Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bonilla, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, jesteście moim ukochanym ludem, którego kocham całym moim sercem. Wzywam was do trwania na modlitwie, do bycia posłańcami mojej miłości, do pracy i działania w mojej woli. Nie bójcie się, jestem, który jestem. Wzywam was do życia w mojej miłości, do wierności mojemu słowu i do życia z dala od tego, co światowe. Ta chwila jest cenna, nie marnujcie jej na banały, bądźcie mądrzy i miłosierni. Powtarzajcie poświęcenie niepokalanemu sercu mojej matki, aby nie zapomnieć, że jesteście jej dziećmi. Żyjcie w przekonaniu, że matka moja wstawia się za wami, a każde zdrowaś Maryjo, odmawiane ze świadomością, jest wielkim błogosławieństwem, które otrzymujecie, nie tylko dla tego, kto się modli, ale dla jego braci i sióstr. Zło obawia się tego, kto modli się z prawdziwą świadomością i w zjednoczeniu z moją matką, ofiarowuje i kocha, kocha i ofiarowuje. Dźwięk wydawany przez różaniec święty wstrząsa złem i sprawia, że szybko ucieka, jeśli stworzenie jest odpowiednio przygotowane, wyznało popełnione grzechy i zaproponowało definitywną zmianę swojej drogi, aby odwrócić się od tego, co oddziela go ode mnie. Mój umiłowany ludu, bądź czujny, nie bądź letni i nie patrz z aprobatą na to, co jest pozornie dobre, rozeznawaj, co wchodzi w twoje ręce, ponieważ zło czyha jak lew ryczący z wielką przebiegłością, aby zakpić z tych, którzy są moi, sprowadzając ich na drogi, które nie są moją wolą. Dzieci, kto nie żyje według ducha, ten chodzi z większymi trudnościami, ponieważ walczy ze wszystkim, co napotyka, nie odróżniając tego, co dobre, od tego, co złe. Mój ludu, trudzicie się, by spełnić wszystkie pragnienia ego, właściwe lub nie, a to prowadzi was do popadania w wady bez możliwości kontrolowania siebie, a wady powodują, że wpadacie na coraz bardziej stromą i trudną drogę. Chcecie uciec od rozproszeń świata bez usunięcia kaprysów ludzkiego ego, kaprysów, które ukrywacie wiedząc, że wyrządzacie sobie wielką duchową krzywdę, okłamując samych siebie. Dzieci, wznieście się w tym decydującym momencie, stale ćwicząc wasze fizyczne i duchowe zmysły, aby wola i ludzkie pragnienie dążyły do życia w mojej woli. Musicie być świadomi, że życie w mojej woli nie jest przypadkiem, ale koniecznością, bez której nie będziecie stabilnymi istotami ludzkimi. Moje dzieci są stale oddalane od wszystkiego, co prowadzi je do dawania świadectwa wiary we mnie. Rozproszenie panuje wszędzie, odczulając ludzkie serce, tak że twardnieje ono i ludzkość walczy o indywidualność, a nie o braterstwo, wydzielając w ten sposób truciznę obojętności człowieka wobec jego braci. Moi umiłowani, żaden człowiek nie jest właścicielem mojego słowa, przeciwnie, kiedy moje słowo przychodzi do człowieka, ten ostatni musi słuchać na kolanach i z głęboką świadomością, rozeznając każde słowo, aby w pełni zrozumieć moje przesłanie. W tej chwili działanie zła zbiera siły z powodu bliskości tego, co dobrze wiecie. Na ambonach potrzebna jest siła w głoszeniu, aby zrozumienie mojego ludu nie było małe, lecz rozszerzało się i otwierało naprawdę o duchowej rzeczywistości, o której niewiele wiedzą lub którą ignorują lub negują, istnienie grzechu, moje powtórne przyjście, istnienie diabła, ostrzeżenie i to, co moja matka wam zapowiedziała. Ludzkość pozwoliła, by zawładnęło nią zło, a zło, znajdując ludzką wolność gotową do przyjęcia, rozlało nienawiść, obojętność, chciwość, ignorancję, niegodziwość i głupotę, by uczynić z ludzkości zbiorowość nieznającą prawdy i całkowicie upartą. Głupiec w swojej głupocie staje się obrońcą własnej głupoty, a nie posiadając mądrości nie potrafi dostrzec ani odróżnić zła od dobra, a sprzeczności ludzkości utrzymują go w całkowitej ciemności, będąc przeszkodą dla niego samego. Musicie żyć, pracować i działać w ramach boskiego prawa. W tej chwili nienawiść panuje w moim ludzie, a wraz z nią złość zyskuje na znaczeniu, przekształcając się w obsesję, która przynosi samozniszczenie. Cierpię z powodu dumnego człowieka, który niszczy życie swoich braci i sióstr. Cierpię z powodu lamentu niewinnych, którzy cierpią głód fizyczny i duchowy, z powodu braku silnego treningu do walki ze złem. Nie można służyć dwóm panom, nigdy, trzeba nazywać zło, złem, a dobro, dobrem. Nie ceniliście stworzenia, nie zachowywaliście dla niego należnego szacunku, ani nie kochaliście go jako wyrazu boskiej miłości wobec człowieka. Piękno stworzenia zostało zastąpione okrucieństwem człowieka, który zniszczył ponad miarę wszystko, co było w jego dyspozycji. Człowiek nie szuka, ale chce wszystko natychmiast znaleźć, nie poświęca ani myślenia, ani zmysłów na szukanie tego, co nie wpada w jego ręce. Moje dzieci stały się konformistami, przyjmując to, co do nich dociera i przyjmując to jako prawdę. Niecierpliwość jest główną własnością tych, którzy są daleko ode mnie. Zdominowana przez niecierpliwość ludzkość jest krucha i popada we wszystkie wady, które otwierają bramy dla zła, wylewając na ziemię produkt braku miłości, który żyje w tych, którzy zboczyli z drogi i poddali się bezwolnie wszelkiej nieprawości. Stworzenie, zgodne z naszą boską wolą, cierpi z powodu duchowej głuchoty ludzkości. Bezbożność wylewa się na stworzenie, które, drżąc, skąpane jest w krwi mojej. Człowiek oddzielony od dobra przyciąga zło, a konsekwencje tego są tragiczne dla ludzkości. Obojętność wobec człowieka ze strony stworzenia jest nieuchronna, dlatego katastrofy narastają, a wraz z nimi ból moich dzieci. Jest to chwila, w której ziemia, uciskana przez grzech człowieka, jest silnie wstrząsana, wody są wzburzone, ogień postępuje nieubłaganie, powietrze, przybierając formy zastraszające człowieka, jest powodem ciągłych alarmów. Módlcie się, moi umiłowani, ta chwila ściąga ból na człowieka, który zignorował moje wezwania i wezwania mojej matki. Z powietrza, moc zła nadchodzi w kierunku moich dzieci, śmiertelna broń będzie rozprzestrzeniana bez sumienia, niszcząc życie. Ta ciężka obraza przeciwko naszej Trójcy jest owocem ludzkiej pychy. Źle wykorzystana nauka bezmyślnie szkodzi ludzkości. Walka o władzę nad światem nasila się wśród wzrostu buntów na świecie. Dzieci, przyjdźcie do mnie i powierzcie mi swoje życie. Kocham was, moi ukochani, kocham was miłością wieczną. Błogosławię was, Jezus.